Cześć, dzień dobry. Dzisiaj działamy z przedniej kamerki. Słuchajcie, taki wątek jak ee, po co to wszystko robimy? Po co e, na przykład ja buduję firmę nad firmy, firmy, biznesy, projekty, po co to wszystko robi jako przedsiębiorca? Bardzo ważne, żeby sobie zadać to pytanie, ponieważ Czasami może okazać się, że my już osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy, do czego, czego pragniemy. Ja, na przykład, moją taką największą motywacją jest zapewnianie bliskim dobrobytu, spełnianie ich jakichś zachcianek. Chcę, żeby moja najbliższa rodzina żyła na dużo wyższym poziomie niż dotychczas żeby wszyscy mieli wszystko zapewnione, jakieś fajne wakacje, jakieś pospłacane te, jakiś kredyt, jakieś takie rzeczy, żeby wszyscy mieli dobrze e, i żyli na fajnym poziomie. to, to moje otoczenie bliskie, żeby mógł pomóc jakiejś osobie zainwestować, na przykład w jakiś projekt pomysł biznesowy e, bliscy koledzy, żebym był dla nich wsparciem. Czyli generalnie ja to nie robię dla siebie, bo ja mam bardzo niskie oczekiwania. Ja mam co? Ja mam najnowszy laptop, jaki się da, MacBook, najlepszy telefon, jaki się da w sklepie, kupiłem. Playstation, telewizory, cudawianki, będę auto zmieniał więc wszystko, tak naprawdę, takie podstawowe potrzeby ludzkie, konsumpcyjne mam zapewnione. I teraz. E, takim priorytetem od zawsze, no to właśnie była ta pomoc e, niezobowiązująca, taka pomoc najbliższym, żeby oni mieli lepszej jakości życia niż dotychczas, żeby, żeby poinwestować w siebie, w nich i, i to, to wszystko, żeby każdy miał ten dobrostan, bo... E, Większość rzeczy, która nas w życiu cieszy, przynajmniej ja tak mam, to jest to, co robimy dla innych, a nie dla siebie. To pamiętamy, jako dziecko, lubimy bardziej otrzymywać prezenty, ale później, jak jesteśmy starsi, to bardziej lubimy je dawać niż otrzymywać. Więc to się wszystko obraca i, i tak jest też w moim życiu dorosłym, kiedy buduję firmy, i, i coraz lepiej mi to wychodzi, coraz sprawniej. To, to chcę wam przekazać taką wa myśl, że najważniejszą wartością dla mnie to jest właśnie sprawianie bliskim, że im się będzie lepiej żyło. I chciałbym zapytać cię w ogóle w komentarzu, co ty, drogi widzu, myślisz na ten temat? Jakie są twoje motywacje do gromadzenia majątku, zarabiania większych sum pieniędzy? Bo to mnie przede wszystkim ciekawi z takich wątków biznesowych e, puściłem reklamę na subskrypcję na YouTubie e, ona się zaczyna fajnie optymalizować, w pierwszy dzień było tak sobie, e, w drugi dzień już jest troszeczkę lepiej e, te koszty o jedną czwartą spadły za subskrybenta, e, więc cały czas będziemy stale to mm, dopieszczać Myślę, że w przeciągu kilku dni zejdziemy rzeczywiście do tych kosztów koło jednej złotówki za subskrybenta. Będę w stanie wtedy podkręcić mocno budżety i, i cisnąć te, te, ten temat, żeby, e, żeby sobie przekroczyć szybko 7 tysięcy subskrypcji, potem 8, no i gdzieś tam do końca roku chcę dociągnąć do dychy stricte bardziej wizerunkowo. Ale wszystko się gdzieś tam będzie, będzie fajnie spinało. Dalej będę nagrywał troszeczkę pogadanek, troszeczkę wokół technologii będę się obracał, poradniki, merytoryczna wiedza. Na pewno jak już sobie troszeczkę odetchnę od tego zapierdzielu, bo ja tak naprawdę pół roku ciężko, ciężko pracuję z tym kontentem i z tym wszystkim. Jak sobie od tego troszeczkę odetchnę i nabiorę głodu, wymyślę jakieś ciekawe frazy tak naprawdę, na które mógłbym się pozycjonować, bo wiele rzeczy już opowiedziałem w tych kilkuset materiałach, to wrócę sobie do poradników. Będę dla Was nagrywał kolejny content poradnikowy. Pokażę, jak robić strony, jak robić różne narzędzia, różne rzeczy. Mimo że to już się pojawiało na kanale, no to trzeba co jakiś czas to wałkować. Zajmować coraz to lepsze pozycje i budować sobie tą widoczność. Chciałbym, pewnie, w jakimś tam odleglejszym czasie wbić 30 tysięcy miesięcznie z wyszukiwarki na YouTube wyświetleń. Zanim się to wydarzy, no upłynie jeszcze sporo czasu, bo tak naprawdę dzisiaj już nie nagrywam pod SEO. Te najnowsze odcinki od półtora miesiąca, tak naprawdę to nic nie jest optymalizowane. E, bardziej pod funkcję przeglądania, więc tak naprawdę e, muszę do tego wrócić, intensywnie poświęcić czas, ale wiecie, że jak się firma rozwija, rozwijają się projekty, jest coraz więcej tych tematów, to nie zawsze człowiek ma e, czas popracować nad swoim własnym podwórkiem. Wiele parametrów się zaczyna spinać, czuję się powoli, powoli, jeszcze troszeczkę. Troszeczkę muszę tych wyników podgonić, ale już czuję się spełniony z tymi finansami, które w tej chwili osiągamy. Jest coraz to lepiej. Te cele, które sobie gdzieś tam wymarzyłem lata temu, są już coraz bardziej namacalne. E, więc stopniowo, stopniowo będziemy to podnosić. Ja zauważyłem, że w miarę kiedy zbliżam się do celu, to już coraz bliżej jestem wyznaczenia sobie kolejnych. Ten mój termostat finansowy chce się zwiększyć do, do paru milionów rocznie, e, a to, to jest kolejna przygoda, pewnie na jakiś dłuższy okres czasu, przynajmniej te kilka lat, żeby dojść do tam, nie wiem, 3, 5, 10 milionów rocznie. A to jest taki pułap, który wiadomo, inflacja i tak dalej, ale yy, to jestem w stanie gdzieś tam moimi kompetencjami osiągać moim marketingiem, moją wiedzą stopniowo sobie coś budować. Bardzo fajne w tej mojej firmie są te subskrypcje, że, że raz pozyskany klient może być ze mną przez wiele, wiele miesięcy i to jest jeden z takich game changerów, który sprawia, że ten biznes nabiera rozpędu. I tutaj dużym takim czynnikiem wspomagającym są różnego rodzaju narzędzia dostarczane przez polskie firmy, ale też zagraniczne. Uważam, że ten rok 2023 no to największe wzrosty osiągnąłem dzięki software, dzięki oprogramowaniu. Yy, które wdrażałem, różnego rodzaju automatyzacje, nowe projekty też, myślę, zaraz do tego przejdziemy, ale z takich rzeczy, które miały duży wpływ na rozwój firmy, to narzędzia, no już nie będę to 100 razy mówił, ale no wiadomo, EasyCard, teraz korzystam z Zękala do umawiania wizyt w kalendarzu, yy, co jeszcze. Zenkal, EasyCard, Major to wiadomo, pospinanie jakiejś siatki produktów. No i drugi wątek, oprócz tych narzędzi, to jest ten aspekt nowych pomysłów biznesowych, nowych projektów, które wdrażam. Jakichś nowych inicjatyw, fajnych nowych kursów, nowych produktów, różnych, różna sieć, która sprawia. Że, że startują nowe rzeczy, nowe gałęzie biznesowe, nowe odnogi, i to bardzo fajnie nam już działa. Myślę, że szczególnie te kursy online, myślę, że to się zaczyna robić taki powtarzalny przychód. Oczywiście to nie jest abonament, ale ja kursów nie chcę sprzedawać na abonament, bo to jest troszeczkę inne podejście i za bardzo by mnie to angażowało czasowo, więc ja chcę jednorazowo kursy sprzedawać. W pełni nagrane, w pełni zautomatyzowane, ale e, widzę, że e, tutaj e, zmierzam w dobrym kierunku, że to się wszystko nie wypala. Bo często, jak startowałem z jakimiś projektami, było tak, że pierwsze tygodnie były bardzo dobre, a potem były spadki. I tutaj raczej widzę wzrosty, raczej zmiana strategii, dzisiaj polityka cenowa. Mój najtańszy produkt podniosłem dzisiaj. Z Dzisiaj to zrobiłem z 39 zł na 68 i będę eksperymentował, czy to wpłynęło na ilość zamówień, czy ma to jakikolwiek wpływ na konwersję. Będą kolejne produkty gdzieś na zapleczu. Tych kursów online będzie dużo z moim udziałem w najbliższych tam dwóch latach, bo chcę tą siatkę sobie fajnie rozbudować o różne produkty mieć to pospinane mailowo mieć to fajnie porobione. Ale myślę, że docelowo, no to i tak w dalszym ciągu będzie agencja dominować, ale myślę, że bardzo namacalne jest, żeby tak, takie 20 tysięcy przychodów z kursów online miesiąc w miesiąc mieć na totalnym automacie, że to jest jak najbardziej takie do ogarnięcia no tu, tutaj w ostatnie dwa dni mi skapało z 2,5 tysiąca także wiadomo, że to jest różnie, są skoki, potem jest mało, potem jest dużo to, to nie jest takie ciągłe ale w skali miesiąca no, to już myślę tą dyszkę robię na automacie, bez mojego udziału na tych kursikach więc podwojenie tych wyników to jest kwestia większej ilości produktów, być może większych troszkę budżetów marketingowych i, i, i jakiegoś takiego przemyślenia, pomyślunku, spięcia może więcej maili w sekwencji i tak dalej, wydłużenie te, tych, tych maili w, w sensie wydłużenie kolejki maili, żeby ona była na pół roku, rozplanowana czy na rok e, i wtedy fajnie sobie można upchać różne produkty, różne przemyślenia wartości e, i to fajnie sobie wygląda. E, jestem na przykład zadowolony, że zamknąłem projekt Mastermindu, ponieważ był dla mnie bardzo nisko dochodowy, ja się uczyłem wtedy bizn tego biznesu mastermindowego, był niski próg wejścia, tam 100-200 zł miesięcznie i to yy, wytrzymałem bardzo długo z tym projektem, ale już na dzisiejsze możliwości, kiedy mam to wszystko porozwijane, nie jestem w stanie tego ciągnąć. Dlatego mam taką darmową społeczność na Facebooku za bramką mailową. A, a jak ktoś chce się ze mną spotykać, indywidualnie pogadać, czy coś, to, czy, czy grupowo, no to już są większe pieniądze i, i trzeba to kultywować, yy, pracować za solidne stawki, żeby była motywacja do pracy, bo jak tego nie ma, nie ma tych pieniędzy wysokich yy, na stole, dużych, to tracimy motywację. Myślę, że to wszystko na ten odcinek, bo mam do nagrania jeszcze dwa kolejne na, na weekend. Jeżeli chcesz ze mną współpracować marketingowo, wiesz gdzie mnie szukać, link w opisie, darmowa rozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602-727-263. Cześć!